Zacznę może od tych, co zakupiłam sama, a potem pokażę Wam oddzielnie w przebitce właśnie te wszystkie, które są zamówione, czyli te trzy stroje zamówione z Shein. Także ja się przebieram i za chwilkę Wam się pokazuję. No i dobra, kochani, ja przymierzyłam teraz sobie pierwszy ze staników. Kurde, włosy mi troszeczkę lecą. Tak wygląda góra. Tak jak powiedziałam, nie będę Wam pokazywać dołów, no bo nie, bo już teraz czuję się trochę tak goło, ale wesoło, wiecie o co chodzi. No nie będę tutaj paradować, słuchajcie, tak Wam mogę pokazać. I to jest max, także teraz mam po prostu zwykłe spodnie, dół od tych majteczek już widziałyście, także na pewno pokażę Wam go w całości podczas wakacji. Także tak wygląda ten strój, możecie teraz sobie zobaczyć, tak wygląda z tyłu, tak wygląda z boku i tak wygląda, sorry, z przodu. Także bardzo fajny strój, ja już Wam mówiłam, że ja niestety musiałam wziąć 14 i widzę, że też muszę go tutaj bardzo dobrze zabezpieczyć i tu jednak troszeczkę go jeszcze ściaśnić, dlatego że miseczki są bardzo dobre, ale tutaj raczej też trzyma biust, ale tutaj muszę właśnie sobie podwinąć, bo czuję, że to tak ściąga się do dołu, więc tutaj troszeczkę wyżej i myślę, że bardzo ładnie będzie się, słuchajcie, on prezentować, zwłaszcza właśnie na słońcu. Także to jest strój numer 1 i ja go zakupiłam, słuchajcie, w New Looku. Jest to teraz ta nowa kolekcja, wszystko tutaj naprawdę idealnie leży, nic tutaj nie wypada. Przymierzyć chciałam i powinnam wziąć 10-12, ale niestety te miseczki się kończyły gdzieś o takie, wiecie, takie mniejsze te trójkąty były, no i niestety musicie się jakby skusić na większy, nie dlatego, że wiecie, że o Jezu, bo nam się przytyło, tylko dlatego, żeby jednak wszystko było pozakrywane, co ma być zakryte. Więc tak wygląda stanik numer 1, mam nadzieję, że Wam się podoba, bo mi podoba się on bardzo, bardzo, bardzo i to chyba będzie pierwszy strój, który chyba założę pierwszego dnia, bardzo mi się podoba. Teraz będę skakiwać w strój numer 2. I to będzie ten strój, który zakupiłam w Primarku. No i dobrze, i wracam do Was teraz z drugim stanikiem i co ja mogę Wam powiedzieć? Wszystko super, ale niestety, jeżeli chodzi o jakbym miała chodzić na plaży, czy na basenie, czy gdziekolwiek, niestety nie zdjęłabym tych ramionczek, ponieważ nic, ale to nic nie podtrzymuje tutaj biustu, jakby, nie wiem czy to będzie widać, on tutaj jest taki dość luźnawy, trzyma się fajnie tutaj na biuście, więc tu jest idealnie, jestem przekonana, że jest idealnie, ale jak odwiązałabym to, to tylko na leżąco, żeby tak właśnie sobie opalić równo cały dekolt, natomiast no niestety nie odważę się, wiecie, mieć go po prostu jakby ze zdjętymi ramionczkami. Tak on wygląda, zapina się taki w bardzo prosty sposób, tutaj się wkłada po prostu to w materiał, no i tak to wygląda. Także tak wygląda strój numer 2 i muszę Wam powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Bardzo ładny wzór, wszystko chowa, wszystko kryje. Na leżąco można się śmiało opalać, ale tak jak mówię, po zdjęciu tych ramionczek wszystko leci w dół. Więc niestety, niestety, to jest taki trochę minus, że właśnie nic nie zrobili tutaj podtrzymującego, żeby ten biust się trzymał i żebyśmy mogli sobie swobodnie te ramionczka, wiecie, zdjąć po to, żeby na przykład chociażby, wiecie, móc sobie chodzić po plaży czy po basenie, ale żeby się nam na przykład ramiona opalały całe. Zaraz Wam zademonstruję, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że to nie spadnie. O, i niestety, ale jak nawet siedzę, to czuję, że to leci, wiecie, to spada, po prostu to spada, leci mi na dół, więc jak na leżąco do opalania, tak, jak będę tak siedziała, być może też, aczkolwiek bałabym się, że się po coś schylę i po prostu wszystko wyleci. Także tak wygląda strój numer 2 i tak uważam, że jest godny uwagi i zakupu, a na pewno ceny. Bo on chyba kosztował, słuchajcie, góra chyba 4 albo jakoś taki, dół chyba 2. W każdym razie 6-7 funtów cały strój. Także polecam Primark. Wskakuję teraz w strój numer 3. No i okidoki, przychodzę do Was ze strojem numer 3. Jak na razie jestem w niebo wzięta, wszystkie 3 są super. Wszystkie 3 są super. Ten jest idealny. Jedyne, co mnie w nim drażni, ale to tylko drażni, tak naprawdę troszkę drażni, to te poduszki, które niestety właśnie są jakby mniejsze niż materiał i tak się odznaczają. Na pewno to widać tak z bliska.
Te poduszki, ale spoko, to jest tylko jedyny mankament. Ogólnie wszystko jest idealnie, tu można sobie fajnie zwęzić. Można zdjąć sobie to coś zza szyi, zaraz Wam pokażę. Tak on wygląda, tak wygląda z boku i tak wygląda z tyłu. I z tyłu jest związany, jak większość strojów. Także naprawdę super. No i co muszę Wam powiedzieć, zobaczcie, to jest to. Uwaga, uwaga. Jak sobie to odwiązujecie, to można sobie chodzić, można sobie skakać, można się opalać. Po prostu fajnie się, nie wiem dlaczego, ale bardzo dobrze się trzyma. Nic się nie dzieje, także pięknie nam się dekolt może opalić bez żadnych tutaj nitek z tych ramionczek i tak dalej, tych stripsów. Także super ekstra, bardzo mi się podoba. Ja sobie nawet nie wiem, czy tego tak gdzieś jakoś tutaj po prostu nie zwiążę, tak będzie taki fajny, przekątny, przekątne wiązanie, ale dekolt będzie nam się pięknie opalał. Także to jest strój z Primarka, a ogólnie tutaj, który Wam pokazuję, strój numer 3. Raz, dwa, trzy. No i za chwilkę przechodzimy teraz do strojów z Shein, które mogłam sobie wybrać ze strony i wybrałam 3. Także za chwilę wracam. No i oki, doki, 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 mamy strój numer 1, w którym poukładałam największe nadzieje. No i można go używać jako topu, to już wiem zdecydowanie. Zdecydowanie też wiem, że chyba nie wiem, czy nie mogłam wziąć większego. Zobaczcie, jeżeli chodzi o to tutaj, to jest to tak niestety to pod sam biust, ale na styk. Bałabym się, czy właśnie coś tam się nie zadzieje. Ten pas nie wiem, czy nie powinien być, słuchajcie, tak jakoś właśnie tu. Mi on wypada nieco niżej właśnie przez to, że... No przez to, że nie wiem, albo jest za mała ten topik, jednak wzięłam L-kę, słuchajcie, więc powinno być ok. Zobaczcie, tak to wygląda. Widzicie, on mi tutaj odstaje i mi to wszystko jest takie o, że widać nawet ciało, a to chyba tak nie powinno być, to chyba powinno być właśnie tam równo. No mi się wydaje, że za mała jest jednak ta góra. Ale mi to nie przeszkadza, ja tak mogę sobie to nosić, to nie musi być równe. Ważne, żeby trzymało biust, no i ten biust jest trzymany, także też nic nie wyleci. Natomiast fajnie tak do przechodzenia, jak już opalenizna jest, bo ciężkie do opalania. Czyli tutaj o, już by trzeba było siedzieć i się nie ruszać, bo jednak tutaj już bym się bała, że coś tam gdzieś tam wyskoczy. Także... Tak by to wyglądało, no z ramionczkami nikt się nie chce opalać, tak jak mówię, to jest fajny topik, już jako palenizna jakaś tam jest zachowana i po prostu tak do wyjścia sobie, czy na basen, czy właśnie, no na plażę to nie wiem, bo dla mnie on jest za bardzo zbudowany, jak na plażę, żeby fajnie się opalić przede wszystkim, natomiast fajnie do kąpania, bardzo fajny do kąpania, wydaje mi się, że nic tutaj by się nie zadziało, nie wiem jak z wodą, jak z kolorem, czy gdzieś tam coś by nie puszczało, tego nie wiem. To się dopiero okaże. Ale wygląda on tak, wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajnie. Wezmę go na pewno ze sobą. Tutaj ten pas, to mówię, no jest, bo jest, ale dobrze, że jest, bo gdyby go nie było, to tu jest dość luźno i ja czuję, że tutaj, o, tu już, tu generalnie musiałabym mieć bardzo mocno tak o, zwinięte tu. I wtedy to by mi trzymało biust, więc on jest pod biustem, ciut jakby na mnie przyduży, natomiast miseczki są takie, wiecie, na styczek. Już zapinam, już Wam jeszcze raz pokażę. O, także na pewno muszę mieć ten pas, on mi tutaj musi to wszystko tu podtrzymywać. Także tak by to wyglądało, dajcie znać jak Wam się podoba, mi podoba się bardzo, bardzo, ale to bardzo, jest bardzo ładnie wykonany, bardzo ładnie w tym kolorze, na żywo jeszcze lepiej niż w kamerze, także jestem mega zadowolona z dokonania tego wyboru. Także polecam Wam linki oczywiście do tych 3 strojów z Shein, będziecie mieli na dole pod filmem, w opisie, także wskakuję w strój numer 2 z Shein. No i niestety, dziewczyny, pokazuję Wam tylko po to, żebyście chociaż widziały, jak on wygląda. Nie będę wstawać, nie będę się w ogóle ruszać. Zdecydowanie jest na mnie za mały. Nie wiem, jak dokonywać wyboru w rozmiarze tego stanika. Nie chcę się ruszać, pokażę Wam tylko, o co chodzi. To powinno być tu. To powinno być tu. To powinno być tu. Także taki jest krój tego stanika. Jeżeli chodzi o krój, to uważam, że jest fantastyczny. Jest bardzo ładny, naprawdę bardzo ładnie może uwydatniać biust, natomiast nie wiem jak dokonywać rozmiaru, bo mam wrażenie, że te miski są strasznie za krótkie do momentu, w którym macie tutaj biust, a tutaj sutek. Także to wszystko jest jakoś źle dopasowane, być może on jest tylko na bardzo małe biusty, tak mi się wydaje, nie jakieś krągłe, nieokrągłe i niepełne. Także
Nie będę więcej fisiować, chciałam tylko Wam pokazać, jak wygląda krój tego stanika, ale bez odwracania się, bo naprawdę siedzę po prostu jak na szpilce. No, żeby nie było i za dużo pokazuję, generalnie, no nie, no nie. Ogólnie jestem na nie. Nie jest to mój rozmiar, ani w ogóle krój, ani nic dla mnie. Także, ale macie zarys, jak on wygląda, więc jak macie małe biusty, to jestem przekonana, że on będzie wyglądał fantastycznie, bo jest bardzo fajny. Myślę, że pod biustem będzie fajnie trzymał, bo tutaj są druty, no ja nic nie naciągnę, bo jak naciągnę, to z góry wyleci. Także tak wygląda strój kolejny. Dajcie znać, co o nim myślicie. I tak jak mówię, jak macie małe biusty, to wydaje mi się, że będzie wyglądał świetnie. No i kochani, kochane moje, niestety, tak jak się spodziewałam, no nie założę tego stroju, za bardzo ściska, nawet jeżeli biust z przodu wygląda dość ładnie, bo pełnie i blisko siebie, to nie, absolutnie nie, jest to strój, który krępuje, który nieładnie układa biust, który mi tutaj w ogóle nie złącza, nie jest on nawet do końca tutaj, powiem Wam szczerze, ten pas jest taki, ja go powinnam mieć gdzieś tu, a nie tutaj, że tak powiem, jeszcze na biuście. Także, no niestety na mnie miseczka jest za mała. Mogę Wam śmiało pokazać, jak on spłaszcza w ogóle, mimo wszystko. I to nie chodzi o to, że ktoś mi teraz napisze, że masz tak duży, że i tak Ci nie spłaszcza. To nie o to chodzi. Macie się czuć komfortowo w stroju kąpielowym, macie się o nic nie obawiać i przede wszystkim też dla zdrowia i wygody też biustu, także ten biust jest po prostu tu bardzo poszkodowany. Po prostu jak dwa zderzaki, pciu. Wiecie, o co chodzi. No, także czołowe zderzenie, nie do końca mi się to podoba. Ramionczka dość mocno niestety mi tu też trzymają. Jak zdejmę, to niestety wszystko poleci, więc też nie zdejmę. Także również na mniejsze biusty, ale ogólnie super. Ogólnie super, bardzo ładnie się będzie prezentować, więc jak macie biust maksymalnie do miseczki C, no bo ja mówię Wam, ja zamawiam L-kę, więc jakbyście zamówiły XL-kę, to w gaciach się utopicie, a strój być może będzie dobry, albo będą dobre miseczki, a pod biustem nie będzie dobrze. Także to jest L-ka i niestety, ale jest na mnie za mały, więc nie ma opcji nawet zamówienia jednego stroju, gdzie górę możemy zamówić XL, a dół na przykład M czy L. Także to są te minusy, więc tak jak mówię, według mnie do miseczki C małej jak najbardziej tak, powyżej niestety już nie. Także tak prezentowały się wszystkie moje stroje, to już są wszystkie, jakie zamówiłam z Shein. Trzy stroje z Shein i dwa z Primarka i jeden z New Looka. Cieszę się, bo przynajmniej mam te 3-4 stroje, które biorę, natomiast no te dwa niestety, ale albo odsprzedam, jakby ktoś był zainteresowany, to się odzywajcie. Nie będę chyba robić na razie żadnych rozdań, rozmiarówkę też mam taką, jaką mam. Nie mam wyboru dla Was, więc myślę, że jakby ktoś chciał, to odzywajcie się na priv, to się dogadamy co do po prostu odsprzedaży, napiszę Wam cenę i tyle. A linki do tych strojów oczywiście wszystko wkleję Wam w opisie pod filmem. Także tak by się prezentował ten stanik. Ogólnie polecam, ale tak jak mówię, maksymalnie do biustu w rozmiarze miseczki C. Nie więcej, nie wyżej. Także to by było na tyle. Ja teraz się rozłączę i pokażę Wam za chwilę jeszcze haul zakupowy.